Cześć, cześć, cześć. Witamy w nowym podcaście, już w sezonie trzecim. Podcast już numer 21. Niesamowite, że trwaliśmy do aż tak dużej liczby podcastów, no nie? Tak, dokładnie. Spodziewałem się, że będzie to raczej krótka przyjaźń podcastowa i nagramy ich kilka i skończymy. No oczywiście nie naszą znajomość, tylko podcasty. Wyszło jak wyszło. Nie wiem, czy jesteście z tego powodu zadowoleni, czy nie, bo my jesteśmy zadowoleni. Mamy nadzieję, że nadal nas się całkiem nieźle słucha. A dzisiaj czas na już bardzo długo, no może nie bardzo, ale dość długo zapowiadany przez nas podcast o alkoholu, który tak naprawdę zakończy tą naszą serię o używkach. Tak mi się wydaje, że zakończy. No chyba, żebyśmy tak, się zdecydowali na nagranie czegoś tam jeszcze innego. No to co, no nie wiem, zaczniemy chyba, że od razu opowiadać, bo chyba nie mamy niczego takiego wam tak bardzo do powiedzenia. Tak. Możemy zacząć opowiadać i następnie powiemy, że troszkę będziemy się podpierać tutaj danymi, które znaleźliśmy z Wojtkiem, więc... Tak. Przynajmniej porównując do marihuany, dane są już nawet z roku 2019, gdzie... Tak. Z marihuany były to bardzo jest, stare. Tak jak w tych podcastach o używkach, no będziemy się do nimi podpierać, żeby też tak nie mówić nie wiadomo czego tak naprawdę. No to Kuba, zaczynaj, proszę bardzo. Tak więc, co najczęściej piją Polacy? No głównie... Ale tak, słuchaj, powiedz mi tak, tak jak szukałeś tych danych, zanim znalazłeś te dane, to tak jakbyś sobie powiedział pytanie, co najczęściej piją Polacy, to co byś powiedział, że który alkohol, że po który sięgamy? A na przykład ty, po który najczęściej sięgasz? Ja bym powiedział... Że no. To nie powiedziałbym, że piwo, bo piwo pije więcej osób, no bo i ja i ty możemy się napić i bardziej kobiety wypiją. Znaczy po wódkę to tak sięganie jest raczej chyba przy okazji, tak mi się tak, wydaje. Bardziej okazyjnie, tak, no że rzeczywiście, powiem, a piwo to tak, no jak jest ciepło, to gdzieś tak. Usiąść. Nie musi być okazja, na balkonie, tak, dobra pogoda. No, niekoniecznie, ale to może być zła. Tak, czasami jak ja też nie mam z kim pić, bo moja dziewczyna nie pije, to wychodzimy na balkon, ja wypijam sobie jedne malinowe, tak? No na przykład. W sensie, więc... picie wódki samemu, a picie piwa samemu. No to jest różnica dość mocna. Ale że, dobra. Chyba, że pijesz 20 piw, starze. Ale dobra, wróćmy i kontynuuj. Więc tak, 56% osób najczęściej sięga po piwo. Tak... Czekaj, tam jakaś drama pod balkonem. Czekaj, może będzie słychać. No przedszkole mamy w tej chwili pod balkonem tutaj Kuby. Dobra, kontynuuj. 8% po wino. Powinno. To wydawało mi się, że może będzie trochę więcej, ale jednak mniejszość pije wino. Też mi się wino kojarzy takie kalor Rosji pite przez dziewczyny na imprezie. No, albo osoby starsze. Tak. Okazjonalnie też bardzo. Jeszcze chyba bardziej okazjonalnie niż wódka, tak mi się wydaje. No bardziej okazjonalnie. I właśnie wódka to około te pozostałe procenty, tak, czyli powiedzmy około tych 40% sięga po wódkę. Tak. Wyroby wódkopodobne, tak, czyli wszystkie kolorowe, które są dość często pite u nas w kraju, śliwki, maliny, truskawki, cokolwiek. Do tego każdy rodzaj wódki, do tego wódki smakowe wchodzą, więc to jest też dość szeroka kategoria, tak? No tak, ale najwęższa kategoria chyba jest tutaj wino, no bo piwo to też jest piwo, zwykłe piwo jakieś tam kraftowe, piwo smakowe, tak dalej. A wino to jednak jest mniejszy tego wybór. I więc ogólnie tak pijemy. Ja w sumie prawie w to się wbijam, ponieważ najczęściej piję piwo rzeczywiście. Wino bardzo rzadko, tak jak większość tutaj osób. Ja też. A wyroby wódkopodobne to sobie można nazwać, że moje drinki są wyrobami wódkopodobnymi. Zawsze tam jest kieliszek wódki plus otoczka. Tak? Ale to nie jest też tak naprawdę czysta wódka, tylko to jest drink. To trochę mi się wydaje, że to jest co innego. No ale tak. Ale wódka. Znaczy piwo to chyba akurat nie ulega. Chyba każdy pije piwo najczęściej, tak mi się wydaje. No chyba, że nie. Pytanie, gdzie jest największe spożycie alkoholu na świecie? No bo można by się spodziewać, że Polska jest w pierwszej trójce, tuż nie jest w pierwszej trójce. Albo Rosja w pierwszej trójce. Rosja też nie jest w pierwszej trójce. No na pierwszym miejscu jest, uwaga, Białoruś z wynikiem w skali roku 17,5 litra na głowę, aż alkoholu ogólnie. Druga jest Mołdawia 16,9, natomiast trzecia jest Litwa 15,4, Rosja jest dopiero czwarta 15,1, a Polska... Polska nawet nie jest w pierwszej dziesiątce, jest 15. Niesamowite, co? 12,5 litra. Spodziewałem się autentycznie wyników w pierwszej trójce. Tutaj wow. Przed nami między innymi Węgry, Czechy, Portugalia, Serbia. Węgry, no to tak bardziej pewnie u nich wygląda, że bardziej te wina piją i piwa, te ciężkie piwa. Tak samo mamy... W Czechach też piwo. Tak samo w Rumunii piwo, wino. Portugalia wino właśnie raczej. Tak, oni po prostu... Piją wino do Rosja, gazu, Rosja to wiadomo. Rosja to podobnie co do nas, nie piwsko i... Wódka, myślę. A na przykład Grenadę. Jak myślisz, co głównie piją w Grenadzie? Nie wiem. Według mnie rum.
Wydaje mi się, że Grenada... Gdzie to jest? Wydaje mi się, że to są wyspy. Gdzie to jest? Wyspy. Zerknę, bo ja nie wiem. A, ja mam komputer. Ja i tutaj wychodzi jednak na nasze nieprzygotowanie do... do geografii. Gdzie to jest? Państwo wyspiarskie na wyspie... Aha. Czyli rumem nadrabiają, Wojtku. No, czyli na Karaibach piją więcej niż w Polsce. No to, kurczę... No oni to tam wódki to tam raczej nie piją. Czyli Polacy nie są takim pijackim narodem, jak to się nieraz chce mówić. No nie, jak widać. Tak, szczególnie właśnie Polacy i Rosja, a też u nas, widziałem, jak słupki rosnęły u nas spożycia. Niestety, a niestety spożycie u nas rośnie cały czas, roczne. Jak samo na przykład w Rosji. Na przykład w latach, na przykład od 1920 to rosło. Dopiero powiedzmy od lat 70. jest po prostu taki skok olbrzymi, tak? To aż mnie zaciekawiło. A te dane to też nie są takie wyssane z palca, bo z tego co widzę, to są dane Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, także no, to tak. Jest już jest jednak jakaś poważna instytucja. Raczej dają, mają większe nakłady. Miarodajne po prostu są. Tak, dokładnie. I autentyczne, tak. Tu właśnie mamy ciekawe, jakby czym skutkuje picie alkoholu. Oczywiście można tutaj założyć, że jednak nie jest to picie dwóch piw czy kilku kieliszków imprezowo, tylko picie tych właśnie bardziej samemu. Mhm. Znaczy w jakichś emocjach czy coś. Czyli tu już mówimy od razu, zaznacza alkoholizm, tak? Tak. Tu już jest choroba alkoholowa, tak? Jeżeli tak pijemy. A to na 100% osób, które mają chorobę alkoholową, jakby 18% z nich popełni przez to samobójstwo. Rozumiem to tak, że po prostu nie zrobiliby tego bez alkoholu. Nie mieliby tej jakby odwagi, na przykład nie skoczyliby z tego mostu, tak? A jednak pod wpływem alkoholu, no wiadomo, no łatwiej, tak? Dodatkowo 18% z tych osób jest bardziej agresywne. No wiadomo, że w niektórych różnie ludzie reagują na alkohol. Ja reaguję chyba jak troszkę więcej. No wypiję gdzieś na imprezie oczywiście, żeby nie było. No to raczej jestem taki przyjaźnie bardzo nastawiony, chcę się bratać tak, z ludźmi. Bardziej pobudzony, ale powiem ci, że byłem na imprezie, na której być może już o tym wspominałem, w którymś podcaście, nie pamiętam dokładnie, ale byłem na imprezie, na której no, była to jakaś osiemnastka i wypicie większej ilości alkoholu poskutkowało tym, że dwóch kolegów zaczął płakać. A, no to też tak może działać, nie? Też słyszałem kiedyś, chyba mi tata opowiadał, że był kiedyś na imprezie i ktoś wszedł do wanny, bo stwierdził, że tam mu się najlepiej trzeźwieje, więc jest to, są to zupełnie różne reakcje na to. Wiadomo, alkohol wpływa, tak jak zresztą wszystkie używki, na różne ośrodki w mózgu, tak? I jakby tak nie zaburza, tylko tak wycisza, można powiedzieć. Niektóre może wyciszyć, a niektóre może podbić, tak? Albo nie wyciszyć wszystkich. Też dużą ciekawostką, o której kompletnie bym się nie spodziewał, bo a jednak, no szczerze mówiąc, ludzie mają różne zawody, różne wykształcenie, tak? Mhm. Więc raczej przynajmniej, nie wiem, przynajmniej ja tak mam, tak? Nie chcąc nikogo obrazić. Jeżeli mamy na przykład prawnika, no to prawnik wypije sobie... Przepraszamy, chwilę. To ja wam może opowiem jakiś kawał. Zaraz wam wyszukam jakiś super śmieszny kawał w internecie, bo tak z głowy wam nie powiem. Ale... żebyście się tutaj nie nudzili, to już wpisuję super śmieszne kawały. Super śmieszne kawały. O! I mam super śmieszne kawały, już wam powiem. Uwaga, pierwszy z rzędu. Panie doktorze, czy są już moje wyniki? Umieram z ciekawości. No nie do końca z ciekawości. Ha, ha, ha. Bardzo zabawny kawał. No mam nadzieję, że wam się ten kawał spodobał. No to dobra, to jeszcze jeden, ale to już ostatni, obiecuję. Wpadnij kiedyś do mnie, mam nowego psa. A nie pogryzie mnie? No właśnie chciałem to sprawdzić. Szybkie żarty na moją tak, Kuba, bardzo krótką nieobecność. Kuba już wrócił. No to co, lecimy dalej z poważnymi tematami. Tak, nie z tego przerwnika. Muszę dokończyć. Zacząłem mówić o tym, że prawnik, tak? No. A prawnika, co najwyżej takiego normalnego, nie w jakiegoś kryzysie, tak? Wyobrażam sobie raczej... whisky, tak, może z jakimś piwem, tak jak my. No normalny człowiek, tak? No. A jednak taki stereotyp, nie wiem, na przykład robotnika, takiego, no czystej pracy fizycznej. No jest raczej kojarzony z tym, że potem ta osoba pójdzie do pubu, kupi 5 najtańszych piw ze znajomymi i wypije, tak? Nikomu to nie przeszkadza, no ale jednak taki stereotyp istnieje, tak? No jak pokazują badania, jednak to jest nieprawda i wykształcenie nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o ilość pitego alkoholu, nie mówię już o jakości jego, tak? Jednak im starszy jest człowiek, tym mniej zazwyczaj pije. No, ma słabszą głowę, prawda? Tak, i słabsza głowa i pewnie też fizyka, tak? No, człowiek, tu go coś zaboli, tam go coś zaboli, tu
Nie może jeść tłustych rzeczy, to dopiero pić. Zresztą być może można powiedzieć, ma taką potrzebę. Nie, ale to jest widoczne po prostu. No wiadomo, jak gdzieś jesteś na jakiejś imprezie rodziny, no to tam jakaś babcia tak, czy coś. Ale no ten nie pije. Czy tak. Dziadek, no to wiadomo, tak, że mniej się napije. Tak, tak samo moja babcia ostatnio. Ostatnio jak babcia piła, no to ja nie widziałem już, jak moja babcia piła. No piła, no w sensie winko sobie wypiła, czy tam piwo. No tak, no, ale mało w każdym razie. Piła chyba, niż na przykład my, nie? Tak, piła chyba ostatnio z 20 kilka lat temu, więc jakoś jej to nie przeszkadza, ale pali, więc to nie no, to są jeszcze inaczej. Jeszcze inaczej. Jeszcze inaczej. A tak, tak jak właśnie o tym mówiłem, druga ciekawa rzecz, w sumie której się dość mocno spodziewałem, bo jednak jesteśmy takim społeczeństwem, że głównie pijemy w domach lub mieszkaniach, tak? I u znajomych. Czyli, no, że dość mało alkoholu pitego jest, można to nazwać, na mieście. Sądzę, że jakbyśmy jeszcze głębiej weszli statystyki, to najwięcej na mieście jest pite w takich miejscach jak bulwary, Wiśle. Tak, znaczy w Warszawie przynajmniej, ale, tak, ale wiadomo, że gdzieś w plenerze i tak, tak dalej. Tak, 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 że raczej ludzie jeszcze nie chodzą tak bardzo do pubów. No to jednak jest wiadomo, że to jest bardzo mocno połączone ze średnim zarobkiem, tak? No bo jeżeli ktoś zarabia powiedzmy 4000, no to nie będzie chodził co tydzień do pubu na przykład dłuższego, tak? No wiadomo. Przenapiję, wypiję dwa królewskie nad Wiśle. Tak, dokładnie. Szczególnie, że też tak mamy jeszcze trochę inną kulturę w picia. To nie jest złe, tak? Ale no, królewskie również nie sponsoruje naszych materiałów. A, póki co. Następna rzecz to jest takie, że spożycie rośnie. Ale teraz tu mamy pytanie, czy to jest dobrze, czy źle. No bo kiedyś, na przykład ktoś wypił litr bimbru, tak? No. Na przykład na miesiąc. A no, teraz ktoś wypije 2 litry czystej wódki 40%. No. Więc zużycie rośnie litrażowo, ale czy jednak jakość tego alkoholu jest lepsza i tak samo piwa, jak zużycie rośnie. No i mi to nie przeszkadza, jak na przykład ktoś, jakby ludzie nie pili, a teraz, albo pili na przykład piwo tygodniowo, a teraz wypiłem na przykład 2 w tygodniu piwa, no to jeszcze jest normalnie właśnie na jakimś miejscu kulturalnym, jakimś tam, może nie parku, tak, ale na jakimś wydarzeniu kulturalnym, na festynie, tak. Na festynie, no to znaczy, no tak, tam gdzie można po prostu, tak to uznajmy. Tam, gdzie tak, plenerze, dokładnie tak chciałem powiedzieć. Tam gdzie w plenerze można się napić piwa na legal. Oczywiście nie zachęcamy was do picia piwa w miejscach, w których nie można pić. Pijcie tam tylko, gdzie jest to legalne. W tej chwili mrugam do was okiem, ale wy tego nie możecie zobaczyć. Tak, dokładnie. Jeżeli nie masz coś konkretnego do powiedzenia, to ja bym mógł teraz jeszcze coś. Proszę bardzo. Bo mam w pamięci, bo ostatnio było o tym mówione, że nie wiem, czy to, że przeszły do projektu jakiś tam. Ktoś o tym mówił, tak? Akurat oglądałem Kopera Blog, tak? Gościu, nie będę jak ma na imię, ale Tomasz. Tomasz Kopera, tak. Oglądam go, oglądam jego live'y, bardzo polecam kanał. Bardzo ciekawe, można się wielu rzeczy dowiedzieć. I on nakłonił mnie na przykład do picia kraftów raz na jakiś czas. Tych dobrych kraftów, tak? I właśnie tam było powiedziane, że ktoś miał kiedyś taki pomysł, żeby pozwolić na picie w miejscach publicznych. No. Jak się do tego ustosunkujesz? Czy byś pozwolił, czy nie w naszym kraju? I czy w ogóle byś chciał, żeby takie coś było, czy nie? Tak ogólnie. Ja ci powiem, że to by było bardzo fajne, gdybym po prostu mógł sobie iść, nie wiem, pijać jakieś piwo w centrum na ulicy Emilii Platery na przykład. No. Tak sobie o tym myślałem. Natomiast ja myślę, ciepły że dzień. U nas było... Znaczy... Wiesz co, chodzi mi o to, że u nas dużo osób, mam wrażenie, że po prostu dużo takiej patologii by po prostu chodziło gdzieś w środku miasta, podpite i w ogóle, no nie wiem, powiem ci, jakby to się sprawdziło u nas, po prostu może tak. Jest, chodzi o to, że ludzie, nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, tak, że tak, tak. Się, czy byś się mógł w stanie się kulturalnie tak. Zachowywać. Tak, bo często niestety u nas w kraju jest tak, że jak damy komuś, albo jakiejś grupie, albo ogólnie ludziom jakąś wolność, tak? Na przykład, nie wiem, tu w tym miejscu możesz organizować imprezy, tak? Tak. Nie mogłeś. To będzie zaśmiecone, będzie znaczy, głośno do pierwszej nocy. Nad Wisłą, dobra, ale chodzi, nad Wisłą też z doświadczenia własnego wiem na przykład, że dużo osób chodzi, ale dlatego, no bo jest legalne i ludzie raz, że nie chcą dostać mandatu, ale chcą się napić w miejscu, w którym to jest legalne, tak. Fajnym miejscu z znajomymi, ale często śmiecone, bo po prostu ja myślę, że to jest z tego, że śmietników jest dosyć mało, tak, no i na pewno, trzeba chodzić, żeby... Tak, na pewno połowa osób postawia wszystko obok śmietnika po prostu, bo często tam jest bardzo mało tego jednak. To jest jedna rzecz. Drugi pomysł był taki, żeby nie przyzwalać właśnie ogólnie na picie alkoholu w miejscach publicznych, tylko żeby zrobić więcej miejsc takich... Nie, no w tej chwili jest tak, że tylko w określonych miejscach wybitnie... Ale tak ostro określonych. Tak, no w Warszawie to dasz w zasadzie... Oprócz? No chyba nie. Ja też nie. Bo mi się wydaje, że tylko te są w Warszawie, że nad Wisłą, na bulwarach i na Poniatówce i chyba tylko. I
No nie, to się chyba tak nie liczy. No, ja chciałem powiedzieć błonie Stadionu Narodowego, ale to przy imprezach. Ale imprezy to jednak no to inne tak, prawo. Nie wiem, nie słyszałem, żeby błonia były miejscem legalnym, no ale z błoń, tak, błoń daleko nie jest na poniatówkę to. Tak, to i tak proszę można. Bardzo. Właśnie ja bym chyba wybrał tą drugą opcję, czyli zróbmy więcej miejsc, jakichś fajnych parków, jakichś właśnie nad jakimś kanałkiem, miejscach. No powinny być, ale to powinno być więcej moim zdaniem wyznaczonych miejsc, ale mówię, tak. Też powinno być pod uwagę to, są jakieś tam akcje edukujące, ale to może nie róbmy tych akcji edukujących, tylko zacznijmy od tego, że dajmy więcej koszów na śmieci i wtedy dopiero, jeśli dalej, częściej tylko, wynośmy, jeśli tak. Dalej, tak, jeśli dalej byłby ten problem śmiecenia, no to wtedy. No. Tak naprawdę, te wszystkie niezwrotne butelki, czasami nawet zwrotne leżą, bo jest ich tak dużo, że po prostu ci, którzy je zbierają nawet dla siebie, nie mogą ich zebrać. Nie dla siebie, no ale dobra. No dla siebie, żeby zarobić, tak. No właśnie chcę, no. Tak. Taka to jest spoko opcja, ale no po prostu jest ich za dużo i coś jak na przykład ostatnio byłem, tu ledwo co miałem miejscu w śmietniku, a tak to często mi się zdarzało stawiać obok śmietnika, no bo w sumie co mam z nią zrobić, iść do następnego, który tak samo będzie pełny i z nią przez pół miasta, no tak też średnio, tak, więc jednak postawienie obok kosza, no to chyba się wydaje najlepszą opcją wtedy, tak, to też jest dość przeszkadzające, a też z tymi strefami to by było łatwiej na przykład też dla policji, bo wiadomo gdzie się coś będzie działo, tak, jednak może się dziać, takie strefy zwiększonego ryzyka można powiedzieć. No rozumiem, tak. Tak, no. Łatwiej tam postawić patrol, łatwiej tam postawić toalety, wszystko, tak? Będzie. Będzie to ładniej po prostu zrobione, niż gdyby jednak alkohol można było pić wszędzie. Ja jednak bym na razie nam jako społeczeństwo nie dawał takiej możliwości. Jednak. Mhm. Powiedz mi, czy ty masz jakieś śmieszne historie związane z alkoholem w ogóle? Śmieszne historie. No. Wiesz co, nie, no alkohol w sumie. Jakby tak można powiedzieć, że po... Ciężko powiedzieć po czym, ale... Jakieś imprezy, przypominasz sobie? Bardziej może imprezy. Przypominasz sobie, niekoniecznie mówię, że twoje historie. Mm-hmm. Bardziej też myślę o historiach takich, które ty mógłbyś zaobserwować. Czy usłyszałeś od kogoś o jakiejś nietypowej historii związanej z alkoholem? Czy mogę powiedzieć dwie szybkie takie przeciwstawne strony? Proszę bardzo. Jest takie, że raz widziałem czterech sapków pijanych kompletnie. No to, że wiadomo, kłócili się z tą strażą miejską i w ogóle, która do nich podeszła, chciała spisać. Wiadomo, czterech sepków pijanych spiszemy, tak? Nie zgadzali się, to jednego z tych gości zamknęli w klatce, tam wszyscy zaczęli tam atakować te sepki. I gościu mówi, że gazem dostaniesz. No jakim gazem? Chodź ze mną na pięści. I myślę sobie, drugi kameruje oczywiście sepek tym telefonem. No to jest takie właśnie negatywne jakby strona alkoholu, tak? Oczywiście nie wiadomo, właśnie, czy tylko. Wiesz, co mi się wydaje właśnie, że kurczę, jakbyśmy uznali to, że pić alkoholu wszędzie jest legalne, to ja się boję właśnie czegoś że takiego, tak, żeby dokładnie. Było takich scen więcej i to jedno, a drugie to, że jakieś dzieci mogłyby na to patrzeć i to by mogło demoralizować. A wiesz co, akurat z tą demoralizacją to się nie zgodzę, w sensie też ktoś tak mówił, ale ja jednak uważam, ja się, inaczej, jakbyśmy dali taki jakby pozwolenie na picie alkoholu, to słupki mogłyby lekko skoczyć na początku, w sensie, że więcej młodszych osób sięgnie po alkohol, ale na samym początku, bo jednak według mnie zależy to czysto od wychowania rodziców, no oczywiście od patologii jakiejś tam, tak? No bo jednak skoro jakoś, nie wiem, powiedzmy, mam 14 lat, tak? Powiedzmy taka granica. No nie piliśmy 5 piw, z czego 3 publicznie. No 14 lat to w ogóle nie piliśmy. No tak, więc wiesz, no jednak nie wzięlibyśmy piwa, nie chodzili po ulicy, tak? Więc jeżeli dziecko zauważy kogoś, kto pije na ulicy, ktoś pan na ulicy, cokolwiek robi na ulicy, jest dobrze wychowane i wie, co to oznacza, tak? Może nie, że jest złe z tym piciem, tak? No. Tylko, że no, trzeba to robić odpowiednio, trzeba jednak do tego dorosnąć. No to według mnie to nie ma problemu w sumie. Czyli myślisz ewentualnie o jakiejś nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości? Wiesz, tak? Szczególnie, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości po pierwsze jest stara, z tego co wiem. No jest tak, bardzo stara. Nie wiem, czy nie 60 albo 70 lata. Albo czy nie powojenne. Tak. No właśnie nie, powojenne. Chyba aż tak to nie, ale mówię 60, 70 lata. Ale przecież właśnie jest to nie demoralizować dzieci, tak? No jak dziecko pójdzie z rodzicem na bulwary, gdzie można pić, to i tak to będzie widziało, więc tak. Więc ja uważam, że to... Nie, ale chyba bym jednak nie był za tym, wiesz, znaczy bym się właśnie bał tego trochę, no. W sensie właśnie, tak jak już powiedziałem, tak naprawdę... Lata 80, czyli... Ale wiesz, że na przykład teraz patrzę, że w Rosji na przykład też nie jest legalne picie w miejscach publicznych, w Austrii nie jest legalne, czy w Holandii. Nie jest. Czy jest? Nie jest. Nie jest. A, okay. Nie jest legalne, tak samo jak w Polsce.
Zobaczmy, że w jakichś krajach jest legalne. Na przykład we Francji, znaczy to już jest artykuł sprzed jakichś 5 lat, ale na przykład we Francji jest to legalne, ale uwaga, tylko do 16. No. No tak, żeby później nie robić razy. W sumie wiadomo, że... we Włoszech jest na przykład tak, że jest pozwolenie, natomiast miasta jakby same do siebie... Same sobie to ustalają tak naprawdę, gdzie? Chciałem, że właśnie jeszcze w tych bardziej południowych krajach. W Hiszpanii jest zakaz. A wiesz co, to też składa się na to, że na przykład w tych krajach południowych po prostu siedzi sobie rodzinka i starsze osoby sobie wypiją wino na swojej werandzie, co jakby inni wszyscy ludzie widzą, więc to też może nawet nie być zakazane, ludzie to i tak robią. W każdym razie nigdzie nie ma tak, że po prostu pijesz i chodzisz ulicą i pijesz piwo normalnie, bo albo pijesz z jakiegoś butelki, która jakby nie widać, że do końca jest alkoholowa. W Stanach jest legalna. Niektórych Stanach Zjednoczonych. No tak, ale tylko nie możesz pokazywać, co pije. Ale pić no możesz. Właśnie o tym mówię. Więc jak cię złapią z butelką ukrytą w tym takim termoforku, to nic ci nie robią. Czyli chodzi, no to właśnie chodzi o to, że tam jakby w każdym kraju, każdy kraj moim zdaniem ma jakąś taką własną ustawę o wychowaniu trzeźwości. I jest to różnie. No u nas to jest właśnie tak rozwiązane, natomiast myślę, że dobrze by było, żeby jednak było więcej takich miejsc. Tak. To właśnie sobie tak myślę, że jednak to prawo musiałoby wyjść od nas, tak? Na przykład jakby miało to być jakieś prawo europejskie ogólnie narzucone, też byłoby z tym ciężko, bo właśnie musielibyśmy pogodzić Skandynawów z południowcami, z ludźmi ze wschodu, można to powiedzieć, my, Ukraina, Białoruś, blok wschodni, tak? I z ludźmi z zachodu. Każdy ma inne podejście do picia, tak? Do obiadu, na imprezach, codziennie, różnie, tak? To bardzo ciężko pogodzić. To już podejście do picia, to bym właśnie nie powiedział podejście do picia jako alkoholizm, ale no dobra, no jak uważasz? Jak uważam? No. Chyba to było wszystko, co ja bym chciał powiedzieć z tych ciekawostek. Ale nie miałeś właśnie jakiejś takiej swojej... bo ja powiedziałem tylko negatywną sytuację. No, tak. A pozytywną to po prostu wszyscy ludzie... Nie powiem, że poznałem po alkoholu, ale jednak jakby pogadałem z nimi, dowiedziałem się czegoś o życiu, dowiedziałem się czegoś o nich. Tak. Że cię bardzo szanują. Nie aż tak bardzo pijani, tak? Ale po prostu takie zwykłe rozmowy z ludźmi, którzy są bardzo pozytywni, którzy na przykład są bardzo wstydliwi, a po wypiciu troszkę bardziej się rozgadują. Więc to na przykład było ciekawe, wiesz, kolega na studiach kompletnie nic do ciebie nie mówi, trochę bardziej spięty w ogóle. A po trzech piwach gada i gada. Doskonale to rozumiem, bo to tak alkohol działa, że cię trochę rozluźnia. Tak, więc imprezach tak sytuacji nie ma. Dużo nowych ludzi się poznaje, tak jak po papierosach mówiliśmy, że się dużo ludzi poznaje w palarniach i w ogóle, to przy alkoholu to też jednak dużo ludzi się fajnych poznaje i masz potem takie fajne wspomnienia, chociaż czasami po alkoholu jest tak, że masz taką... Nie masz wspomnień. A to też. A masz dyskotekę. Chodzi mi o to, że masz potem takiego trochę kaca moralnego nieraz, ale... No zależy tak, to zrobiłeś. Albo czy nie powinieneś się napić tego dnia? Natomiast myślę, że alkohol rozluźnia, jak pamiętam na swojej studniówce. Właśnie, twoje jest. Że bałem się trochę, nie wiedziałem, jak ta moja studniówka będzie wyglądać, bo to obiecałem sobie, że nie będę już mówił o ludziach z technikum, ale to nie mówię jakby o ludziach, tylko o sytuacji konkretnej. Nie imprezowałem z tymi ludźmi, dotąd nie wiedziałem, jak to z nimi będzie to imprezowanie. I tak w razie czego wziąłem sobie jeszcze 200 ze sobą. No tam. Ja miałem dokładnie tyle za. Powiem tak, trochę sobie tam dolełem, jakieś drinki robiłem, ale ogólnie bawiłem się tak, bo chodzi o to, że wziąłem sobie to, żeby w razie czego się rozluźnić trochę, jakby był spięty. Nie? Ale było tak dobrze i tak dobrze, może jeszcze kiedyś o tym opowiem, zresztą tam coś kiedyś mówiłem. Nie wiem, czy to będzie tak bardzo ciekawe, jeszcze się zastanowię. Ale może coś tam powiem. W każdym razie byłem na tyle rozluźniony, że nie potrzebowałem się rozluźniać czymś dodatkowo. Więc i chyba wyszło tak naprawdę. No. Ja mówię, pamiętam wiele sytuacji, że ludzie różnie reagowali na ten alkohol. No, negatywnie, że... Nie gorzej. I też się różnie. Negatywnie, że trzeba było nieraz ich ogarniać. A nieraz fajnie, bo się ktoś otworzył bardziej. I tak się jakieś przyjaźnie mogły zacząć, no nie? Tak, oczywiście. Możemy jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o Polskę, bo tego nie zaznaczyliśmy, ile osób oficjalnie jest chorych w Polsce. I właśnie się tak zastanawiałem, jak można prowadzić taką statystykę. No jak się ktoś zgłosi, powie, że mam chorobę alkoholową, czyli szpitale. Też, tak. No, kliniki w sensie jakieś tam leczenia. QKA, ale oczywiście właśnie, wtedy nie podawanie danych i tak dalej, tylko orientacyjna liczba osób, która może przychodzić na spotkanie. No to tak, to są kolejne ewentualnie miejsce. Jakieś ankiety anonimowe. Jakieś ankiety. O ile by ktoś chciał wybrać badania. Znaczy anonimowo to czemu by nie, ale no to... ile takie badanie ktoś prowadzi. Nie, no właśnie, według mnie to tylko właśnie takie miejsca, gdzie trafiają te ludzie.
No właśnie jakiekolwiek ankiety przemnożone przez liczbę społeczeństwa, ale jednak bardzo trudno to jest ustawić. To jest właśnie na stronie której jest ile napisane osób, że jest... Że... No, to ja przeczytam. Że blisko 680 tysięcy Polaków jest uzależnionych od alkoholu. Ale tak? To... Na 39 milionów. Naprawdę? Powiem ci, bo szczerze mówiąc, no... Wydawałoby się, że to jest taka choroba jednak bardziej, brzydko mówiąc, popularniejsza. No ja właśnie na innej stronie widziałem, że około bardziej miliona. No to no już mi się wydaje, że bardziej. Już bardziej prawdopodobne jest, wiesz, jak jeden człowiek na 38 jest na to chory, tak? Szczególnie, że po prostu pójdziesz na ognisko duże, tak? Z różnymi ludźmi. Na pewno jedna osoba się znajdzie, która się właśnie przepije, zacznie się bić, też, no tak, ale to nawet niekoniecznie myślę od alkoholizmu, tylko od tego, że po prostu no ktoś jakby to... Aha. Jakby to powiedzieć, ma większe skłonności do bycia patolą. No to genialnie określone. Ale tak, no w sumie ciężko to uznać, tą statystykę. Tak. Ale też, czy wiesz mniej więcej, w jakim wieku ludzie mogą zapadać? Bo to jest różnie, bo ja słyszałem o przypadkach, że ktoś już nawet w wieku 19 lat, słuchaj. Wiesz co, mi się może wydaje, na to zapaść. W sensie, według mojej głowy mogą być dwa główne czynniki. Znaczy jest jeden taki główny czynnik tej choroby, oprócz oczywiście skłonności, genów, cokolwiek, to jednak głównie jest jakiś, nie wiem, nie nazwę tego tragicznym wydarzeniem, po prostu zmiana, impuls. Na przykład właśnie jesteś w naszym wieku, nie wiem, twoja rodzina się rozpadnie, ktoś umrze, stoczysz się, nie masz pracy, masz pracę. Stres, źli ludzie i tak możesz to być. A druga strona to jednak najwięcej alkoholików widzimy na ulicach jako ludzi bezdomnych, tak jednak. No bo to kiedyś mówiliśmy o tym, że to jest taki stereotyp, że nam się jednak bezdomny kojarzy z alkoholizmem. Nie zawsze jest, ale zawsze jednak tak w dużej jest, części jednak, no każdy, który prosi w większości, to jednak... Dzisiaj widzieliśmy na przykład. Tak, dzisiaj widzieliśmy już pana o godzinie 14, który sobie leżał, więc no ta osoba to już jest na pewno alkoholik, szczególnie jak zapytacie o pieniądze. Tak. No i to jest często tak, że chcesz mu kupić coś do jedzenia, on ci odpowie niekoniecznie. Tak. Bardzo kulturalnie, ale też ludzie czasami po alkoholu, niekoniecznie bezdomni, tak jak mówiliśmy, często zachowują się agresywnie. Tak, niestety tak. Jakieś przypadki może przytoczyć, masz jakiś taki przypadek, żeby się ktoś przy alkoholu zachowywał do ciebie jakoś tak niekulturalnie, delikatnie mówiąc, masz jakieś takie przypadki? Napotkać coś takiego? Wydaje mi się, że dzisiaj to, co widzieliśmy, to było może spowodowane pod wpływem alkoholu i innych czynników. No. Gdyż tak, jechaliśmy sobie z Wojtkiem do Kastoramy, ponieważ musiałem zrobić prostą pracę remontową. Nie wnikajmy w szczegóły. Kupić papier ściemny, taśmy izolacyjne i tym no. Taki raz na 3 miesiące siedzie do Kastoramy, tak? Naparkowaliśmy, poszliśmy. Właśnie w drodze do Kastoramy, przy samym wiadukcie na... No to po prostu w drodze do Kastoramy. Ale nie ma co już wnikać, gdzie to było. Ludzie nie znają. Po prostu był cykl przejść dla pieszych, bo to jest bardzo mocno podzielone. Bo ja sobie robiłem skręt w lewo, tak? Zielone światło, żadnych strzałek, po prostu zielone światło, tak? Więc ruszyłem dość powoli, no bo dlaczego by nie? I tak kilka metrów od nas przed nami rowerzysta przejechał najpierw przez jedno światło na czerwonym świetle, tak, przez pasy. Tak. Akurat przez pierwsze pasy nie przejechał, tylko przytoczył się jak na hulajnodze, tak? Że jedną nogą się odpychał, więc tak naprawdę nie złamał prawa, tak? Jednak przez drugie czerwone światło już przejechał na tym rowerze, więc trafiłem na niego, tak kurczę, no goście, no czerwone, przejeżdżasz na rowerze, jakbym był tam wcześniej i jechał szybciej, to on cię potrącił, tak? No i ja bym miał problem, tak? A goście by może, no nie umarłby, bo 20 na godzinę, ale może by złamał nogę, kręgosłup, cokolwiek. Ale po tym, co goście nas powiedział, miałbym nadzieję, że złamie ten kręgosłup, bo tak, trafiłem na niego, tak machnąłem ręką takie, halo, czerwone światło, on mówi, to trąbisz. No i... Znaczy, użył lepszych słów, ale to już no tak, przytaczajmy, nie przytaczajmy jego przekazu. Tak. Ale jestem z siebie i dumny, my ani razu nie przekonaliśmy. Tak? No nie, no nie potem... wyjątkowo tak. Kulturalnie ja się w tym przypadku. Ja dzisiaj mam bardzo dobry dzień, więc jestem proludzki. A zatrzymaliśmy się na światłach, które były znowu i gościu stanął, się zatrzymał. No i oczywiście wiązanka przekręcenia, ja mówię, proszę pana, czy tam było czerwone światło? Czy mogłem pana rozjechać? No to dalej przekleństwa, proszę pana. Czerwone światło pana nie obowiązuje, przekleństwa, chodź tu do mnie się pobijemy. Tak. To już ręka na gaz, druga ręka na klucz i tak, gościu. Nie, no i pojechaliśmy sobie. Oczywiście nie będę zatrzymywał samochodu na środku, na ręcznym, wychodził do gościa, bo to jest idiotyczne, tak? To najgłupsze zachowanie, jakie można zrobić, więc po prostu pojechaliśmy, tak? Ale po prostu nienawidzę takich ludzi, zrobią coś źle i jeszcze się do ciebie kłócą, jeszcze na ciebie cię wyzywają. No kurczę, jak ja mam, kiedykolwiek w życiu by mi się zdarzyło przyjechać na desce, na czerwonym, nie wiem, nie zauważyłbym.
bo nigdy bym nie przejechał na czerwonym, tak? To kurczę, ktoś by mi zwrócił uwagę, bym powiedział, no przepraszam, nie chciałem, zagapiłem się, cokolwiek, tak? I już od razu jest spoko. Goście samochodu powie spoko, albo uważaj następnym razem, albo kurde, otwórz oczy, nie? Cokolwiek, okej, okay, nie ma problemu, jedziemy w swoje strony, tak? Wiesz, ty też jesteś jednak użytkownikiem dróg, jeździsz na rowerze, tak? Czy byś się tak zachował? No nie zachowałbyś się tak, bo cię zna, więc... Czy on był, czy nie był pod wpływem alkoholu, nie powinien się zachowywać, nadmierna niepotrzebna agresja na pewno. No ale wiesz co, to właśnie takie coś jak ten cały Yellowbox pokazuje. Tak. Tam w jakimś filmie było, tylko że to nie on akurat, tylko jakiś jego kolega, ale było to pokazane, że aż... Ja strasznie nie lubię takich rzeczy, strasznie nie lubię tego oglądać, bo takie sytuacje, co się po prostu pamięta negatywnie. Tak, wchodzi się do głowy, tak, wkurzasz się sam w środku. Było coś takiego, że jakiś jego kolega gdzieś tam przyjechał i się do niego tam przywaliło od jakichś gości, też chyba nie do końca trzeźwych, i chcieli mu rower wyszarpać. Mi się wydaje, że to co nagrał, to już jest podstawa, żeby to na policję zgłosić. Tak, że to bardziej prowokacja, nie, że niż to. I to jest, myślę, że to jest najlepsza nauczka dla tych dwóch. Zresztą już też takich wzywali w tych komentarzach, że... Są tacy ludzie, tak? Są różni ludzie. Na przykład, wiesz, pójdziesz gdzieś do jakiegoś miejsca, coś się na przykład stanie, wpadniesz na kogoś, powiesz przepraszam, ktoś powie, przepraszam, nic się nie stało. Idziecie dalej, nie? Wpadniesz na kogoś i ktoś ci odpowie. Tak samo jak sytuacja z promenady, tak? I czekamy na windę, winda się otwiera. A. 3 sekundy stoimy, nikt nie wychodzi, wchodzimy, Wojtek wchodzi, tak? Jakiś gość dopiero, o kur, moje piętro, wychodzę, nie? No i wpadł do Wojtka, mówił, najpierw się wychodzi, gość. Ale bo są tacy ludzie, którzy po prostu zawsze mają złudzie, tak, ale tak bym powiedział. I są, wiesz, braki kultury wychodzą, więc... Tak. No myślę, że to bardzo często można spotkać, ale na szczęście jednak ja częściej widuję te osoby pozytywne, tak? I to był podcast o alkoholu, my gadamy o podstawach. No dobra, no. No nie, czy... Alkohol jest połączony z ludźmi, ludzie są połączeni z alkoholem, tak? Bardzo ciekawa dedukcja, tak dzisiaj. No wiesz, logika. Od kiedy ludzie piją, nie? Odkąd sobie wynaleziono nogę, można powiedzieć. No może trochę później. Najpierw były narkotyki, bo jednak były to wszystkie rośliny, tak? Potem dopiero alkohol, bo jednak trzeba było go wytworzyć. Krótka tak. Historia używek. Na początku w ogóle chyba byłem miody pitny, po prostu. Nie wiem, nie znikałem w to. A, jak powstał miód pitny, to tak, że po prostu ktoś zostawił te dobrej jakości miód i sfermentował. I ludzie uznali, że się potem jakoś śmiesznie zachowujesz, nie? Czyli alkohol już wtedy powstał. Tak, bardzo, bardzo dobry to. Dobra, no chyba to, co mogliśmy powiedzieć, to powiedzieliśmy praktyce i tak. Chyba nic więcej nie mamy do zadania. No, taki... Temat ciężki, na dobry początek nowego sezonu. Kurczę, już 21 już podcast, tak jak już mówiliśmy zresztą na początku. Mamy nadzieję, że wam się przyjemnie słuchało. Tradycyjnie zapraszamy was na kolejne podcasty. Oczywiście, nigdy nie przypominać, ale przypomnę, jeśli wam się podobało, to zostawcie subskrypcję. Szczerze mówiąc, każda subskrypcja was cieszy. Tak, zdecydowanie. Na tą chwilę jest całe 40 chyba. No, na razie każdego subskrybenta znamy z imienia i nazwiska. Praktycznie. Praktycznie. Ile się wyświetla, to tak. Także dziękujemy wam serdecznie za wysłuchanie, za suba, jeśli daliście. I co no, do usłyszenia w następnym podcaście chyba. Nie wiem jeszcze, czym zrobimy. Coś tam wymyślimy ciekawego na pewno. Tak jak już powiedziałem, mamy nadzieję, że wam się przyjemnie słuchało. Do usłyszenia w następnym naszym podcaście. Cześć. Cześć.